Witam wszystkich, oto w nowej serii na moim kanale z modyfikacji Gothic. Tym razem weźmiemy sobie Dikurika. Tak, zapytacie się dlaczego? Ponieważ w ankiecie ta modyfikacja była druga właśnie, to była druga. Zresztą teraz wychodzi jakoś szczególnie dużo modyfikacji, więc myślę, że mogę zacząć tą serię i wrzucać ją na przemian z kopalnią, żeby wam urozmaicić. Zresztą wiem, że... No strasznie mnie kiedyś męczyliście, żebym właśnie zaczął nagrywać właśnie Dikurika. Więc spełnię waszą prośbę, wiem, że jeszcze zostało Piratem Blend, też bardzo chcecie, żebym nagrał właśnie Piratem Blend. Spokojnie nagram jeszcze tą modyfikację, ale dobra, ja już nie będę jakoś przedłużał właśnie, po prostu zaczniemy nową grę. Właśnie dużo opinii właśnie słyszałem, że Dikurik jest bardzo fajną modyfikacją, ale dobra, tutaj przeczytam. Królestwo Gadiach już od dziesięcioleci pod panowaniem dobrego i sprawiedliwego władcy. Ludność tego kraju nigdy nie zaznała głodu czy biedy, ani epidemii, ani wojny nie stanowią tutaj zagrożenia. Panuje pokój, owieść o dyplomatycznych... geniuszu króla dotarła dalekiego poza granice państwa. Jednak mimo to jeden z mieszkańców kraju znienawidził króla i chce jego śmierci. Ponoć miał być Dikurik 2, ale chyba raczej nie będzie. Nie wiem, zresztą przejdźmy tą modyfikację na 30 godzin. Ponoć krótka seria to też nie będzie. Coś w porównywaniu co do podróżnika będzie. Berengar, człowiek szlachetnie urodzony już za modu, pałał do króla nienawiścią i zazdrością, knuł intrygi i podżegał do morderstwa, lecz żaden z jego haniebnych spisków nie pozwoli mu osiągnąć zamierzonego celu, a mianowicie objęcie królewskiego tronu. Berengar przez długi czas ukrywał swą matactwo do czasu, kiedy pewien mag odkrył jego prawdziwe oblicze i oddał go w ręce króla. Król skazał Berengara na dożywocie wygnanie, gdyby ponownie przekroczył granicę Garak, skończyłby rychłą śmiercią. Berengar opuścił więc królestwo, ale tuż przed wyruszeniem zabrał cały majątek ze skarbca swych przodków, po czym zabił maga, który wydał go królowi. No, fabuła się wydaje dość ciekawa i zresztą ten soundtrack jest bardzo fajny. Pam, 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 pam. Ale ja to chyba słyszałem w jakiejś innej grze. Teraz po 20 latach Berengar powrócił. Zatrzymał się w miejscu położonym przy granicy królestwa, w miejscu odpowiednim pomimo jego mrocznej i nieznanej przeszłości. Tutaj właśnie Berengar zebrał magów i najemników, skąd zamierza dopełnić swój życiowy cel, obalić króla i objąć tron po zadanej mu śmierci. Taki okrucznik. Wie lange sind wir jetzt hier im Lager? 2 Monate? 3? Berengar habe ich in der ganzen Zeit nicht zu Gesicht bekommen. Als ich ihm damals gefolgt bin, hätte ich nie im Leben geglaubt, dass wir so weit reisen werden. Nun ja, fast sind wir wieder zurück in Gatja. Obwohl, in der Festung Pachtalan werden wir noch eine Weile bleiben. Für mich gibt es viel zu tun. Ich bin es leid, dass die Söldner mich wie einen schäbigen Laufburschen behandeln. Ich muss endlich im Lager ernst genommen werden. Und ich weiß, dass ich ein Krieger sein kann. Außerdem will ich ein Kämpfer an Berengars Seite werden. Spätestens dann sieht niemand mehr einen Dienstboten in mir. Berengar wird seinen verlorenen Ruhm zurückerkämpfen und ich werde seine rechte Hand dabei sein. Wo ist eigentlich Alwin? Neben Berengar ist er der Einzige, dem ich hier im Lager vertrauen kann. Egal. Zuerst helfe ich den Söldnern hier. Berengar sagte, er hat ein Auge auf mich geworfen und er riet mir im Lager zu helfen, wo immer ich kann. Ich weiß noch genau, was er zu mir sagte. Der Tag wird kommen, an dem ich dich zu mir rufe. Wenn sich zeigt, dass du würdig bist, in meine Dienste zu treten, kannst du mit deiner Ausbildung zum Krieger beginnen. Ja, und wenn dieser Tag kommt, werde ich bereit sein.
Okay, es läuft ab wie besprochen. Du kletterst hoch und hältst Ausschau nach dem Okorrel-Habicht. Wer ihn nicht erkennt, ist ein Dummkopf. Sein Gefieder ist vollständig weiß. Und wenn du ihn siehst, rufst du uns. Und dann erledigen unsere Bögen den Rest. Ich werde das schon machen. Du kannst ja sicher sein. Berenga wird es gefallen. Ach, jak jeszcze coś, jak będziesz w mieście, odwiedź kowala Asarenda. Może pomóc ci na tym świecie, albo i wręcz przeciwnie, zależnie od twojej odpowiedzi. Uprzedzę twoje pytanie, gdzie on jest. Gdy wchodzisz do miasta, jest zaraz po prawej stronie przy strażnicy. Naruszaj na strażnicę. No to idziemy tutaj na strażnicę. No, modyfikacja wydaje się naprawdę dość ciekawa. Zresztą na moim kanale jest mało nagranych modów do Gothica 1, bo też mało takich modów jest. A Dikurik właśnie należy do takich modyfikacji do jedynki. So ein Mist, da unten ist ein ganzes Wolfsrudel. Wenigstens habe ich ein wenig Fleisch zum Essen dabei. Hungern werde ich erstmal nicht, aber ich sollte versuchen, in die Burg zurückzukommen. Okej, okay. Czy ja powinienem ten biało... Ale jak ja to mam wyśledzić, co? Mam jak cokolwiek? Wytrych pierwszy. Jak mamy wytrych, to znaczy, że możemy otworzyć, tak? I tyle. Czyli prawo, prawo. Boże, nie! Będziemy musieli kombinować i raz, dwa, trzy. Dużo szał. O kurde, zapominam jak to się bierze. Tak, to się brał kij z gwoździami i kilka wytrychów kolejnych. A kolejny wytrych. Czy mamy coś jeszcze? Ta broń się wydaje być dłuższa, nie? Chyba nawet i jest. Nie, ta jest chyba dłuższa, ale... Dobra, nieważne. Tylko, że ja żadnego białego stan nie widzę. I właśnie, ja nie wiem, co ja powinienem zrobić na ten moment. Czy ja w ogóle dam im radę? Myślę, że to może być aczkolwiek bardzo ciężkie. A, uciekaj! Uciekaj, towarzyszu. Dobra. A, takie dość duże tereny. Tutaj jest sporo krwiopijców. I co ja teoretycznie powinienem teraz zrobić? Bo ja nie wiem. Chciałbym znaleźć ich najemników, z nimi porozmawiać. Oni mi głupcy zostawili jeszcze samego. Orkowe zielen. Taki trochę zdezorientowany po samym początku jestem. Nie wiem, jak to tutaj powinno się rozegrać. No tam Pała się powiedział, że ten... poczekaj. Nie wiem co, ale ostatnio mnie bierze bardzo mocno na kichanie, wiecie? Barem, gdzie idziesz? Halo, Barem! Halo, najemnik! Nie zabijaj mi pierwojadów. Wszystko mi to zabija. Dupa blada, no po prostu... No nie mogę z tego kolesia. No przyszedłeś tylko tutaj pozabijać to wszystko. A... Dobra, co sobie nie mogę porozmawiać nawet na ten temat, tak? Ale trzeba przyznać, że tutaj dość inaczej ten świat wygląda niż w jakiej tutaj grałem w modyfikację. Bardzo tak fajnie, przyjaźnie. To jest chyba miasto, nie? Jeszcze. Nie wiem, dobra. Chodźmy dalej. Pozbierajmy trochę tych roślinek. Tam jest rasa, tam raczej sobie radę nie dam. Tam ktoś jest. Czarne ziele, ale to widać, że jakieś nowe roślinności nawet i są.
Dobra, schodźmy sobie tutaj na dół, żebyś mi nie zginął, koleś. Bo nie wiem, czy może faktycznie miałem ten badok. Hej! Verschwinde, Grünschnabel. No po prostu ci piersi tutaj to są tak niemili. Tak są niemili, strasznie ci NPC, że ja po prostu nie wiem, co ja powinienem zrobić na ten moment. Naprawdę. Bo mam tylko jedno zadanie. Kocianka, tak, zbierajmy kociankę. Dobra, no to połóżmy się spać. Śpij do następnego poranka, czuję się wypoczęty i w ogóle wspaniale. Dobra, to robimy zapis, lecimy dalej. Bo naprawdę trochę mnie to zastanawia, co ja powinienem de facto teraz zrobić. Bo tutaj są te wilki, które są mocne, ale ci myśliwi się tutaj, nie wiem, to chyba muszę iść po prostu do miasta. No, nic innego nie widzę, po prostu żadnego innego rozwiązania. Dobra, no to tak też i zróbmy. Dobra, pójdę nawet i tutaj na skróty. Tutaj jest mur, to chodźmy po prostu z dłuższego muru. Mogę się założyć, że jakieś wejście to po prostu jak będzie. Bo coś mi się kojarzyło, że ja powinienem na czymś tam zagrać, jeżeli bym zobaczył. Ale nie widzę, żebym cokolwiek właśnie miał. Boże, jakie ty masz słabe ciuchy. O cholera. Myślę, że mnie... mimo wszystko nie zaatakuje, co? Dobra, jest jakiś znak. Nie zabijecie mi tej jaszczurki, nie? Nie wiem, jaszczurka tak stoi i się patrzy, o co chodzi. Dobra, no to te roślinki to pozbieram poza wizją najwyżej, ale... to jest to miasto? Kurde, naprawdę... fantastycznie to wygląda, te wejście, te krainy. Wow. Szkoda, że Directa nie mogę zainstalować 11. To by się tutaj fajnie komponowało, nie? Wo ist denn der Schmied? Das kann nicht wahr sein. Nein, der Schmiede natürlich. Co mnie obrażasz, co? Co mnie obrażasz? Hey, du suchst doch ständig nach Arbeit, oder? Ich hab vielleicht etwas für dich. Was denn? Karmak sucht ein spezielles Horn, mit dem man Scavenger herbeirufen kann. Wenn du es ihm beschaffst, wird er sich erkenntlich zeigen. Ich habe zwei Söldnern bei ihrer Suche nach dem Okorel-Habicht geholfen. Plötzlich tauchte ein Wolfsrudel auf. Die Söldner sind sofort weggerannt und ich konnte nicht weg. Sie haben mich in eine Falle gelockt. Die meisten hier sind nur Berenger treu. Allem anderen fühlen sie sich zu nichts verpflichtet. Wollten die mich umbringen? Wenn ja... dann werden sie es doch wieder versuchen. Nein, bestimmt nicht. Entweder war es ein schlechter Scherz oder sie wussten selber nichts von den Wölfen. Wahrscheinlich wollten die nur den Vogel als Trophäe. Aber pass auf, wenn du einen neuen Auftrag bekommst. Okay, czyli biało po... Aha, tutaj żadnego wpisu dalej nie mam, tak? Dobra, ale... Karnak poszukuje rogu. Aha, myślę, że mam zadanie z ten... z kowalem od razu. Dobra, gdzieś ty, kowalu, jest. O, już widzę jakieś kowadło, to pewnie o ciebie chodzi, towarzyszu, nie? Jaki olbrzymi szczur! Więcej olbrzymich szczurów! To inwazja. Mam wrażenie, że te dźwięki mimo wszystko podczas walki są trochę za głośne, więc troszeczkę sobie pozwolę je przyciszyć. I dobra, no niby tutaj powinien być kowal, tak? Aha, to będę musiał otworzyć.
No gdzie jest ten cholerny kowal? Przyszedłem do niego, a go tutaj nie ma. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A, to tam jeszcze dalej się ciągnie. O, jaki fajny budynek. Chyba jak chciałem porozmawiać właśnie. Co ty odwalasz? Czemu klęczysz przed jakimś domem? Czy ty widziałem coś zielonego mi wystrzeliło? Schwerter werden geschmiedet, Bögen gebaut, Pfeile hergestellt, Katapulte zusammengehämmert. Kriegsvorbereitungen sind eben keine Kleinigkeit. No to fajnie, cieszę się bardzo. Jakieś olbrzymie szczury w tych w ogóle mieszkaniach są. Tak po prostu na razie póki co tak patrzę, podziwiam po prostu tutejszą okolicę. Chciałbym wejść jakoś na mur właśnie, jakoś na murek chciałbym wejść i zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. I tutaj widzę, że jest jakieś... Aha, czyli... Nie, to nie mogę się założyć, że póki co nie będziemy mogli tutaj wejść od tak, nie? Da waren überall Wölfe, wo wart ihr? Wölfe? Wo? Ich hab keine gesehen. Und jetzt hau ab, Spitzbube. Sonst zieh ich dir die Ohren lang. Da waren überall Wölfe. Wo wart ihr? Das war kein Spaß. Ihr wusstet, dass die Wölfe kommen. Ich hätte draufgehen können. Erzählst du jemandem davon, wirst du keinen Sonnenaufgang mehr erleben. Przepuść mnie. Okay. Więc to tak wyszło. W ogóle, czemu do mnie podszedłeś tak? Co? Ja bym chciał znaleźć jego kowala i wiecie co, to najpierw się wrócimy na sam początek właśnie tutejszego miasta, żeby porozmawiać dosłownie ze wszystkimi jak leci. Z największą chęcią bym tutaj powybijał wszelakie szczury, jakie tutaj znajdziemy. Właśnie, wszelkie szczury bym pozabijał. Bym pokradł przede wszystkim, bym pokradł. Bo po prostu potrzebujemy trochę hajsu na życie i w ogóle wszystkiego, nie? Zapis. Więc to tak, czyli gnojmy po prostu wystawili, tak? To jest najzwyklejszy najemnik, kowala, jak nie było, tak dalej nie ma. Dobra, zobaczmy, czy może gdzieś tutaj się kręci. Widzę, że póki co nie. Tutaj można wejść. Jak sprytnie! Witaj. Czy jesteś kowalem? Co sądzisz o moich umiejętnościach bojowych? To zależy od twojego nastawienia. Wolę być ostrożny w razie niebezpieczeństwa, wolę zejść komuś... W takim razie będzie ci ciężko. Aha, czyli u niego mogę ustawić poziom trudności. Na to wychodzi. Okej, dobra, w porządku. Mi to pasuje jak najbardziej. Do kowala miałem się zgłosić, kowala nie ma. Kowal sobie poszedł, nie wiem, na kurtyzany, kurde. Ma wywalone na to. To jest jakiś klucz. Czyli trzeba będzie wchodzić wszędzie i wszędzie po prostu zdobywać to, co możemy, nie? Dobra, to zejdźmy tutaj niżej. Jeszcze niżej. Przede wszystkim trochę przekpimy, nie? Bo te szczury są słabe. Cholera. Jeszcze mnie te szczury zabiją, nie? Boże! Co jest z tymi szczurami? Wiecie co, to już wolę się wrócić i gdzieś przespać kolejnego dnia. Naprawdę. Tutaj będę mógł wejść? O, popatrzcie, czyli tutaj mogę... Nie wiem tyle o otwieraniu zamków, tak? Czyli miałem opcjonalnie, albo otworzyć to za pomocą wytrych... albo to za pomocą wytrychu, albo ten. Sobie tak zrobić. Oj, nie, nie, nie. To nie mój problem. Znowu będę musiał się męczyć z tymi szczurami, tak?
Dobra, trudno, może sobie lepiej teraz poradzę i nie obiło mnie aż tak, co? Paniaki jedne. Jestem ciekaw, gdzie to prowadzi. Czyli sobie nie mogę otwierać tak wszystkiego, jak tylko bym chciał, nie? Będę musiał jakoś kombinować inaczej. Ja po prostu... I to jest jakieś wejście na górę, tak? Bardzo ciekawe to jest zrobione, wiecie? Hej! Czego tu szukałeś? Ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie. Hej, ty! Wynoś się stąd! Twoje szczęście! Ale to jest wszystko połączone, panie. To nie można tak marudzić, no. Dobra, no to zejdźmy sobie tutaj na dół. No to tutaj zjeżdżę jeszcze jakiś inny kowal po prostu, co? Gap. Ty mi nic nie powiesz. A tutaj cokolwiek jest, dobra, to wolę nic nie otwierać. To może do tych... najemników nic mi nie powiem. Inni nie powinni wiedzieć. Wszyscy powinni wiedzieć, jeżeli tak rozmawiacie głośno, to... Niektórzy nigdy się... Sami wiecie. Najemnik. To nie mój problem. Najemnik. Co to jest, jakiś kościół, czy co? Myślałem, czy kazania po prostu? Tak, pewnie masz rację. Bydenki. Ty mi nic powiesz? Konogarn. Ty mi nic powiesz. Chciałbym porozmawiać z jakimś magiem. Ich habe gehört, du vermisst ein Rufhorn für Scavenger. Ja, das stimmt. Hast du es? Nein, aber ich will es für dich suchen, wenn ich eine kleine Belohnung dafür bekomme. Gut. Wenn du es mir bringst, werde ich das vergüten. Das Horn habe ich vermutlich in der Nähe des Hochsitzes verloren. Wenn du es suchst, sei aber vorsichtig. Wölfe lungern dort herum. Tak długo, jak mnie to nie wyprzedza. No niestety z wilkami to sobie kompletnie nie poradzimy. Kiedyś takie sprawy Pewnie masz rację. Nie powinien. Slate. No, dużo NPC, mało rozmownych, jak na razie. Halo, dzień dobry, to jest najzwyklejszy najemnik. Hej, ty! Masz szczęście! No to tutaj nie może tak bezkarnie włazić, jeśli tylko chce. Słyszę chrząszcze, właśnie chciałbym pozabijać chrząszcze i inne takie duperele, żeby jakoś ten... się wzmocnić na sam początek. O, to jakieś magiczne przejście jest. Jeszcze zablokowane. No to będzie ciekawie, bardzo ciekawie. Fisk! Fisk! Halo, Fisk, co ty tutaj robisz? W ogóle, mają tutaj to... Ey, du solltest in der Wildnis auf dich aufpassen. Besonders sind ausgewachsene Wölfe richtig gefährlich, wenn du keine Rüstung trägst. Danke für den Hinweis. No, dziękuję, dziękuję. Rada, jak nie wiem co, mógłbyś mi po prostu coś dać. myśliwy. Ludzie zawsze Benchol. Benchol, bist du es? To się już więcej nie powtórzy. Nie chciałbym. Pewnie. Aha. Zubow, dobra, Zubow. No to rozmawiamy z Zubowem. Nie powinieneś wiedzieć. Czekaj. W sumie, jak dobrze też pamiętam, to taka modyfikacja to jest taka dość starsza modyfikacja. Ma się do gotyka. Beringer jest der weiseste unter den Weisen und der größte Kämpfer unter den Kämpfern. To nie mój problem. Tak długo, jak to nie było zbyt... No, spoko. Oni strasznie mocno zachwalają tego Berengara, ale w ogóle, dobra, rozumiem. Chcę odzyskać władzę. Znaczy nie odzyskać, po prostu mieć władzę i tak dalej, ale skąd ci ludzie się po prostu zgodzili na... Und was machst du? Na to? Mein Name ist Omer. Und seit kurzem versuche ich mich als Händler durchs Leben zu schlagen. Und früher? Was hast du da gemacht? Früher lebte ich in einem Lager unter der Führung von Lee. Ich arbeitete dort an einem Staudamm. Warum machst du das nicht mehr? Seitdem sich die Wege von Lee und mir trennten, bin ich bei Berengar gelandet. Naja,
Berengar bleibt nie lange an einem Ort. Und einen Damm kann man auch nicht überall bauen. Du bist ja jetzt schon einige Zeit Händler. Was hast du denn dabei gelernt? Man muss klein anfangen. Viele der Händler hier verkaufen einem erst etwas, wenn man ihnen gewisse Sachen anbietet. Zum Beispiel? Kennst du Fisk? Er verkauft nur ausgewählten Kunden etwas. Bringst du ihm aber ein Wolfsfell, wird er dir sein Angebot zeigen. Woher bekomme ich so ein Fell? Du hast Glück. Ich habe zurzeit welche da. Kennst du noch weitere Händler? Wie gesagt, ich bin auch noch neu im Geschäft. Ich habe dir eigentlich schon zu viel verraten. Wie meinst du das? Ich muss doch auch von etwas leben. Wenn ich dir alle nenne, von denen ich meine Waren durch Tausch erwerbe, gehst du doch zu denen. Also gibst du mir keine weiteren Tipps? Nur so viel. Solltest du die richtige Ware dabei haben, werden die anderen Händler dich ansprechen und versuchen, dir die Ware abzukaufen. Was hast du anzu... No, to wygląda bardzo ciekawie. Tutaj chyba monetami się ten... Piąty... O, to ty masz w ogóle ten eliksir, bonus do maksymalnej many. Ty masz bonus do maksymalnego życia. Ej, no koleś. Ty trochę tutaj ciekawych towarów to masz. Surowe mięso, szynka, okej. Ryżówki masz sporo. Czyli dlatego nie chcieli ze mną tak rozmawiać, bo trzeba po prostu poprzynosić im coś specjalnego. Hey Junge, hol mir mal einen Eimer Wasser. Selbst wenn du dich damit waschen würdest, werde ich es nicht tun. Wird nicht frech, Kleiner, sonst langt's eine. Andrasze. Meister. Z majsterem nie porozmawiam. Tutaj też porozmawiałem, nie wiem skąd mam przynieść wiadro wody. Pewnie i tak zapomnę, ale mam nadzieję, że tego czasu, jak go spotkam jeszcze raz, to będę mu w stanie jakoś przygwoździć mocniej. No, póki co, chyba najlepszy co bym mógłbym zrobić, to chyba po prostu trochę przyjechać. Hallo. Was willst du? Es ist noch nichts fertig, du kannst also noch nichts abholen. Dobra, wiecie co, bo już dość długi właśnie ten odcinek wyszedł, więc to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.